Ewangelia diagnozuje nas i mówi bardzo wyraźnie, że nie można służyć Bogu i mamonie. Pokój nie polega na tym, że będzie zawieszenie broni, ale pokój polega na tym, że te nasze serca, które są tak bardzo podzielone, moje serce, które jest tak bardzo roztrzaskane, scali Bóg na nowo. Pokój nie jest czymś zewnętrznym, jest czymś wewnętrznym, co dzieje się w nas. Nie wystarczy zawiesić broni, żeby nie było już walki, ale trzeba zmienić sposób myślenia o sobie i o drugim człowieku. To nie jest na poziomie polityków, ale to jest na naszym poziomie. Jak może być pokój między ludźmi, skoro często nasze serca są roztrzaskane przez te wszystkie nasze pragnienia, nasze potrzeby, nasze chciejstwo, nasze skupienie się na sobie. Jezus dzisiaj mówi bardzo wyraźnie, nie można służyć i Bogu, i mamonie. Nie da rady tego pogodzić. Nie oddawajcie miejsca, które należy się Bogu, mamonie, bo mamona jest skończona. Jej siła nabywcza się kończy. Co jest tą wartością, która nie przemija? Relacje.